W Kieleckim Ośrodku Wystawienniczym rozpoczęły się jubileuszowe 25. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Wydarzeniu towarzyszy 19. edycja Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las Expo. W uroczystym otwarciu wspomnianych imprez targowych udział wzięli m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych miasta oraz województwa, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele instytucji wspierających rolnictwo oraz Lasy Państwowe. W trakcie swojego wystąpienia wicepremier Szydło wspomniała o prowadzonej przez rząd RP polityce, której priorytetem jest rozwój rolnictwa. Ciepłe słowa skierowała do władz miasta i zarządu targów Kielce z prezesem Andrzejem Mochoniem na czele. Któremu chcę pogratulować tego, że tak wspaniale te targi się rozwijają i że rzeczywiście to, co mogliśmy zobaczyć na wstępie, jest imponujące, jak w ciągu tych 25 lat rozbudowały się targi Agrotech, ale z drugiej strony też całe targi kieleckie to jest rzeczywiście bardzo imponujące przedsięwzięcie i tego serdecznie i panu prezesowi miasta Kielce gratuluję i województwu świętokrzyskiemu. Minister Ardanowski wspomniał o zmianach, jakie nastąpiły w polskim rolnictwie po wejściu do Unii Europejskiej oraz o nierównomiernym podziale zysków z dystrybucji płodów rolnych. Widać gołym okiem, że rolnictwo się zmienia, przybywa maszyn, są coraz lepsze, coraz bardziej wydajne. To przekłada się też i na wzrost produktywności polskiego rolnictwa, na eksport. Rośnie od czasu wejścia do Unii, wzrósł sześciokrotnie, w tej chwili jest około 30 miliardów euro ze sporą nadwyżką, około 10-miliardową eksportu nad importem. Ale czy możemy powiedzieć, że wszystkie problemy polskiego rolnictwa zostały rozwiązane? Nie. Do starych dochodzą nowe. To są problemy, przed którymi stoi całe rolnictwo europejskie. Jest również nieuczciwy, niesprawiedliwy podział dochodów z łańcucha od pola do stołu. To, za co płacą konsumenci, nie jest sprawiedliwie dzielone i rolnicy, którzy chyba najbardziej napracują się, by dostarczyć zdrową, dobrą, bezpieczną, wysokiej jakości żywność, otrzymują z tego podziału środków, za które płaci konsument, najmniej. To jest niesprawiedliwe. W programie targów ich uroczyste rozpoczęcie było niewątpliwie ważnym punktem, ale tak naprawdę gości targowych, rolników, producentów żywności, uczniów szkół rolniczych i leśnych i wielu innych interesowały głównie maszyny i urządzenia prezentowane w halach i na terenach wokół nich. A tegoroczna edycja Agrotechu i Las Expo jest wyjątkowa i zarazem rekordowa pod względem powierzchni wystawienniczej. To także ponad 700 wystawców z 25 krajów świata, choć zdecydowanie dominują firmy z Europy i Polski. To okazja na prezentację ich potencjału produkcyjnego. Targi były miejscem kilkunastu premier, głównie ciągników rolniczych, wielu wiodących firm takich jak New Holland, Zetor, Deutz Fahr i wielu innych. Oprócz ciągników rolniczych czy mniejszych, przydatnych w sadach lub winnicach, prezentowane były nowinki w świecie techniki rolnej i leśnej, środki ochrony roślin, nawozy i wiele innych. Tradycyjnie targom towarzyszyły pokazy, konferencje, seminaria branżowe, szkolenia oraz doradztwo połączone z praktyką rolniczą. Agrotech i Las Expo potrwają do niedzieli 17 marca.